Bezrobocie najniższe od 32 lat, jak przekazało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba bezrobotnych w lipcu spadła o 6,5 tysiąca, a w urzędach pracy zarejestrowanych było 811,5 tysiąca bezrobotnych. Po raz ostatni w rejestrach urzędów pracy mniej bezrobotnych zarejestrowanych było w lipcu 1990 roku, podkreśliła minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg. Najnowsze dane z rynku pracy są optymistyczne, oceniła szefowa rysor. Według szacunków stopa bezrobocia rejestrowanego utrzymała się na tym samym poziomie, 4,9%. Spowolnienie gospodarcze przełoży się na rynek pracy, dlatego trzeba na niego patrzeć ostrożnie. Jednak nie będzie to duży wzrost bezrobocia, dodała minister Maląg. Sejm uchwalił ustawę o dodatku węglowym w wysokości 3000 zł dla gospodarstw domowych. Tym samym posłowie odrzucili poprawkę Senatu, która rozszerzała dodatek na wszystkie gospodarstwa, niezależnie od źródła ogrzewania. Jak tłumaczyła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, rząd w pierwszej kolejności pomaga odbiorcom węgla, ponieważ dużą część tej grupy stanowią osoby najgorzej uposażone. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta. Warunkiem uzyskania dodatku węglowego jest rejestracja gospodarstwa w Centralnej ewidencji emisyjności budynków. Wnioski o dodatek będzie można składać do 30 listopada. Gmina będzie miała z kolei maksymalnie 30 dni na jego wypłatę. Dodatek będzie zwolniony też od podatku i od możliwości zajęcia. Dobre informacje dla kierowców. Kolejny wakacyjny tydzień przyniósł wyraźną korektę cen paliw na polskich stacjach. Ostatnie zmiany cen hurtowych w polskich rafineriach mogą oznaczać, że tankowanie w najbliższych dniach będzie jeszcze tańsze. Według najnowszych notowań Epetrol.pl przeciętna cena oleju napędowego w Polsce w tym tygodniu spadła o 12 groszy i wynosi średnio 7 zł i 45 groszy za litr. O 7 groszy mniej trzeba płacić za litr benzyny bezołowiowej 90 oktanowej, która kosztuje 7,92 zł, a najpopularniejsza 95 kosztuje średnio 7 zł i 13 groszy, czyli o 13 groszy poniżej poziomu z końca lipca. Mniej zatankowanie płacą też kierowcy aut z instalacją gazową. Cena LPG spadła o 4 grosze i obecnie litr tego paliwa kosztuje średnio 3,31 groszy. Wyraźny spadek cen na rynku hurtowym i prognozy dalszych obniżek powinny zaowocować w prowadzeniem kolejnych korekt cen na stacjach. Już w ten weekend, zdaniem analityków, kierowcy powinni zatankować swoje samochody jeszcze taniej. Dotychczas wykorzystano 3 miliony 200 tysięcy bonów turystycznych aktywowanych na platformie usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Łączna kwota transakcji przekroczyła niemal 2 miliardy 600 milionów złotych, poinformował ZUS. To ostatni dzwonek na wykorzystanie bonu. Można to zrobić jeszcze do końca września. Do skorzystania z bonów w wysokości 500 zł uprawnionych jest około 6,5 miliona beneficjentów. Aby zapłacić bonem za usługę turystyczną, trzeba podać osobie przyjmującej. Tej płatność specjalny numer przypisany do bonu, a następnie jednorazowy kod autoryzacyjny. Unia Europejska zamierza do września utworzyć kolejny pakiet pomocowy dla Ukrainy. Jego wartość ma wynieść około 8 miliardów euro. Tak wynika ze źródeł związanych z niemieckim rządem. Część pakietu ma składać się z dotacji, które nie będą musiały być zwracane. Część ma być pożyczkami. Ukraina od 24 lutego stawia opór rosyjskiej agresji. Chiny nakładają sankcje na przewodniczącą Izby Reprezentantów Kongresu USA Nancy Pelosi. To reakcja władz w Pekinie na wizytę polityk na Tajwanie. Informację przekazało Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W komunikacie nie podano, o jakie konkretnie sankcje chodzi. Wskazano natomiast, że obejmą one także członków najbliższej rodziny Pelosi. Przedwczoraj przewodnicząca Izby Reprezentantów Kongresu USA spotkała się w Tajpej z prezydent Tajwanu. Wizyta odbyła się mimo sprzeciwu Chin, które nie uznają suwerenności we. W odpowiedzi na to spotkanie, chińska armia rozpoczęła wczoraj manewry w ciśnienie tajwańskiej. Portów w obwodzie odeskim nad Morzem Czarnym wyruszył konwój statków ze zbożem. Jednostki wiozą kilkadziesiąt tysięcy ton ukraińskiego ziarna. Na początku tego tygodnia z portu w odessie wypłynął pierwszy od wybuchu wojny statek z ukraińskim zbożem. To efekt umowy, którą podpisała Rosja, do tej pory blokująca ukraińskie porty. Dziś rano, jak poinformowało ukraińskie Ministerstwo Infrastruktury, na Morze Czarne z portów Odessy i Czarnomorsk wypłynął już konwój złożony z trzech masowców, łącznie wiozą one 57 tysięcy ton ukraińskiej kukurydzy do odbiorców w Turcji, Wielkiej Brytanii i Irlandii. W ukraińskich magazynach znajduje się jeszcze około 20 milionów ton zboża. Bez niego niektórym regionom świata grozi kryzys żywnościowy. Brytyjczyków czeka długa recesja, która zacznie się jeszcze w tym roku, prognozuje Bank Centralny Wielkiej Brytanii. Gospodarka ma się zacząć kurczyć tej jesieni, a recesja potrwać ma ponad rok. Źródłem tych zagrożeń są przede wszystkim rosnące ceny energii i działania Rosji, stwierdził szef banku centralnego Andrew Bailey. Pogorszyły się też prognozy co do inflacji, jeszcze długo będzie ona pożerać oszczędności i obniżać wartość funta w portfelu Brytyjczyka. Pod koniec roku ma przekroczyć 13%, według Banku Centralnego będzie to szczyt, potem sytuacja ma się poprawić, ale jak zastrzegł Bailey, inflacja będzie na podwyższonym poziomie przez większą część przyszłego roku. Mimo spodziewanej recesji, w górę idą też stopy procentowe, w efekcie których spłacanie pożyczek i kredytów hipotecznych stanie się trudniejsze dla milionów ludzi. Niektórzy przedsiębiorcy obawiają się też, że utrudni im to prowadzenie biznesu. Rekordowe dzienne zużycie energii elektrycznej zanotowano w Portugalii w związku z lipcowymi upałami utrzymującymi się przez ponad 3 tygodnie, podały władze spółki REN, odpowiedzialnej za zarządzanie sieciami przesyłowymi. 13 lipca padł dzienny rekord zużycia energii elektrycznej, który przekroczył poziom 163,5 gigawatogodziny. Miało to związek przede wszystkim ze zwiększoną pracą klimatyzatorów, jak podkreśliło kierownictwo portugalskiej firmy. dzienne zużycie energii elektrycznej było w tym okresie wyższe o 7 i 20% w stosunku do analogicznego miesiąca w 2021 roku. Mimo kryzysu energetycznego i rosnących cen, zużycie energii elektrycznej w Portugalii w tym roku jest o 3,5% wyższe wobec pierwszych 7 miesięcy 2021 roku, poinformowała spółka. Od 7 lipca do ostatniego tygodnia tegoż miesiąca w większości dystryktów Portugalii utrzymywały się ponad 35-stopniowe temperatury powietrza. Sprzyjały one pojawianiu się licznych pożarów.